W moim ostatnim filmie jestem przerażona skalą nienawiści, otworzyłam istną puszkę Pandory, szambo nacjonalistyczne wybiło. Jeszcze na ulicy trochę się krygujecie, ale w internecie pokazujecie co potraficie ze zdwojoną siłą. Ale od słów do czynu jest niedaleko, co dobrze wiemy z historii. Przykłady. Jebnij se baranka, ale to bardzo mocno, bez kasku na pustym mózgu. Ukrainiec nie jest moim bratem, śmierć banderowcom, śmierć wrogom ojczyzny, dobry ukr to martwy ukr. Oby jej ktoś kwas na mordę wylał, ja bym swojej śliny na nią nawet nie marnował. No, gdzie jest policja wobec takiej mowy nienawiści? Te komentarze są cały czas dostępne na mojej stronie, ja nic nie kasuję. Znamienne jest też to, że najbardziej takie beznadziejne komentarze są pisane okropną polszczyzną, z błędami ortograficznymi, bez interpunkcji, z dużych liter w środku zdania. Yy, mamy tutaj Jasny Hu przez samoha, Babo z dużych liter, ty nie wiesz o czym pieprzysz przez szy. Nie spier je bańce. Jedynie co mogą, to dostać po ryju, a jak chcesz ich so, ich sam weź zatrudnij. Pieprzenie, znowu przez trzy Jako społeczeństwo zawaliliśmy edukację na całej linii, powiem wam. Od ortografii po szacunek dla drugiego człowieka. Następny komentarz. Co? Nie wiesz, jak Ukraińcy mordowali Polaków? Akurat wiem. Ciocie mojego dziadka i jej całą rodzinę, jakieś dziewięć osób. Zabiło upa. Ale stało się to 80 lat temu podczas największej wojny w historii świata. I teraz, ta, i teraz ja miałabym ja znienawidzić cały naród, bo kilku upowców zabiło kilku moich krewnych? A skąd ja wiem, kogo zabiła moja rodzina? Jakie grzechy mają na sumieniu? Przecież rodzina raczej się nie chwali tym, kogo zabija, tylko ciągle mówi o tym, jakimi jesteśmy strasznymi ofiarami. To był po prostu podły czas. Ludzie mordowali się nawzajem, często byli szczuci przez wielkie mocarstwa. Ale te czasy już minęły i możemy teraz razem budować pokojową, fajną przyszłość. Ale wy, nacjonaliści, wszechpolacy, robicie wszystko, by te czasy właśnie wróciły. Podżegacie do agresji, nienawiści, a nawet do mordowania. Masowo też pojawiały się komentarze, jak to Polakom jest źle za granicą, a ja tutaj ośmieliłam się walczyć o godny pobyt dla Ukraińców. Akurat o emigracji zarobkowej wiem sporo, bo moja babcia od 33 lat mieszka we Francji. Wyjechała właśnie tak po tak zwane lepsze życie. Zaniżała stawki, jak Wy to mówicie, tylko że Francuzom. Było jej ciężko. Pamiętam, jak jej patronka kazała wieszać ciężkie firanki z gipiury, mokre, bo tylko wtedy się nie gniotą, a podłogę prawie, że musiała wylizywać. Ale babcia we Francji dostała też prawie od razu legalną pracę. I spokojne godne życie. Dzięki, między innymi dzięki jej poświęceniu, ja nie musiałam dorastać w starej kamienicy bez łazienki i z toaletą na korytarzu. I właśnie dzięki takiemu doświadczeniu, jak ma moja babcia, chciałabym, żeby Ukraińcom po prostu było teraz lepiej, żeby nie musieli przechodzić tego samego. Przecież każdy z was ma nie wiem, ciocie, babcie, większość z nas, męża, żonę za granicą. I czy chcielibyście, żeby byli traktowani tak, jak wy traktujecie Ukraińców teraz, obcych w ogóle? Tymczasem wymyślicie na odwrót. No a było beznadziejnie, to im będzie jeszcze dwa, trzy, cztery razy gorzej, pokażemy. Skąd w tak rzekomo katolickim narodzie taka potrzeba zemsty, bo ja tego nie ogarniam? Często też piszecie, że spotkaliście jednego Ukraińca, który oszukiwał pracodawcę albo źle pracował. I naprawdę na podstawie jednego przykładu jesteście w stanie ocenić cały naród. Przecież właśnie stąd biorą się takie stereotypy. Jakiś Francuz spotkał jednego pijanego Polaka, kilku Niemców zobaczyło Polaków, którzy kradną samochody, i od razu Polak to złodziej i oszust i pijak. Zastanówcie się, zanim będziecie na podstawie jednostek oceniać całe narody, bo to działa w dwie strony. A tutaj trochę inny komentarz. Ja od 10 roku żyję w kraju, który w 200 lat istnienia stał się supermocarstwem. Dzięki komu? Dzięki emigrantom. To jest jak w szkole. Jedni ściągają od geniuszy, inni od gamoni. Polacy to ci drudzy. Dokładnie. Mądre państwa wiedzą, że dzięki emigrantom mogą się szybciej rozwijać, tak jak to zrobiły Stany Zjednoczone. Tymczasem dużo z Was pisze, że Ukraińcy zaniżają stawki. No niestety rozczaruję Was, bo stawki są po prostu takie, jak dyktuje ekonomia. Ja rozumiem, że w dobie populistycznego PiSu, który rozdaje nierobom na lewo i prawo, ciężko jest to pojąć, ale jeżeli nie znacie podstaw ekonomii, no to będziemy jechać edukacją u podstaw. A co? A zaczniemy to w ogóle już teraz. Mój mój znajomy przedsiębiorca chce zatrudnić pracownika i dać mu 5 tysięcy na rękę za produkcję i montaż mebli. I nie może takiego człowieka znaleźć. To ja was pytam, ile do jasnej cholery by byście zarabiać chcieli za fizyczną pracę? Bo ja nie rozumiem już tego. Ja też musiałam niedawno obniżyć stawkę o 50 zł na każdym zleceniu. No, było mi przykro, no ale rozumiem, że po prostu taki jest rynek i taka jest gospodarka. No, poza tym wiedziałam, że artystyczne zawody nie są nas nakręcone na miliony. No. Jak chcieliście zarabiać kilkanaście tysięcy miesięcznie, to trzeba było, nie wiem, zostać informatykiem albo kurczę dopisu się zapisać. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Co do studiów za granicą, w dużej mierze jeździmy na nie za darmo, na przykład na Erasmusa, który jest finansowany ze środków unijnych. Okej, okay, w całej Wielkiej Brytanii są kredyty, ale są one spłacane dopiero wtedy, jak osiągniemy 2000 funtów i są to naprawdę spłaty symboliczne po 10-15 funtów. Więc znowu, totalny brak empatii z Waszej strony. My jechać za granicę, uczyć się, korzystać ze wszystkich przywilejów, genialnie, robimy to, jest super. Ale jak do nas Ukraińcy przyjeżdżają, to nie ma takiej opcji! Jak to z naszych podatków nie wolno! Na koniec, żeby nie było aż tak smutno, no, chciałam podziękować tym normalnym, fajnym Polakom, którzy jednak chcą pomagać innym, tak jak potrafią. Chciałam podziękować Januszowi, który po moim filmie zaproponował stypendium dla młodego piłkarza z Ukrainy. Osobom, które integrują kulturalnie nasze narody, organizują bardzo fajne wydarzenia, i Wartkowi, który pomaga Bolusiowi i jego mamie, by nie musieli wracać na Ukrainę, załatwił nawet im już mieszkanie. Nie zmienimy całego świata, ale możemy zmienić świat pojedynczym ludziom.